się przeraziłam, oglądając taką konferencję prasową Bidena, ponieważ tam padło takie pytanie, czy on uważa, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, że czy Rosja się zatrzyma na Ukrainie, i on wtedy odpowiedział nie. A ja mam dwóch synów w wieku poborowym, więc przyznam, że oblałam się zimnym potem. Ja mam też wielu znajomych na Ukrainie, takich, z którymi pracowałam, między innymi w Teatrze Polskim przy spektaklu Ukraiński Decameron. To był spektakl reżyserowany przez ukraińskiego reżysera i przyjechała też ekipa, która uczyła nas pięknych pieśni ukraińskich, które były w tym spektaklu. Bardzo się zaprzyjaźniliśmy, utrzymujemy do dziś kontakty i no, odzywałam się też do nich, ale to pytałam, czy przyjadą do Polski, czy po prostu uciekną. No, mają rodziców starszych, więc się na razie nie wybierają. Ale to się wydaje tak nieprawdopodobne, żeby w środku Europy w XXI wieku zdarzyła się wojna, że są mocno tacy otępiali w jakimś sensie, tak? Że tak jakby zbierali siły, można powiedzieć. Tak, są w takim zawieszeniu, oczekiwaniu, niepokoju, który w zasadzie nie napędza ich do działania. Oni po prostu nie wiedzą, co należy zrobić w takiej sytuacji, bo nikt z nas by nie wiedział, nikt z nas nie wie.